Wyobraź sobie, że pracujesz w wywiadzie. No dobra, lepiej. W prywatnej agencji wywiadowczej. Przychodzę do ciebie jako szef i rzucam ci pewnym zadaniem. Słuchaj, potrzebujemy zdobyć obywatelach pewnego kraju i jak najwięcej informacji. W formie masowej. O jak największej liczbie ludzi i jak najwięcej informacji na ich temat. Bawienie się w tradycyjny wywiad, włamywanie się, pozyskiwanie baz typu PESEL nie wchodzi w rachubę. Nie chcemy jakichś niepotrzebnych sesji dyplomatycznych z tym krajem, gdyby na wypadek wpadki. Jaki masz pomysł, aby to wykonać? Trudne? Niekoniecznie. Kiedy obywatele bardzo chętnie na swój temat rozdają jak najwięcej informacji? Wtedy, kiedy jako konsumenci kupują. Co podają? Adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu. Co zrobić, aby takie informacje pozyskać? Dwie najszybsze ścieżki. Pierwsza – firma kurierska. Druga – platforma sprzedażowa. Firma kurierska z zasady może być trudniejszym rozwiązaniem, a na pewno droższym. Trzeba pozyskać samochody, kierowców, zatrudnić ich. Wejście na rynek wcale nie musi być takie proste. Ale kwestia związana z platformą może być już prostsza. Dlaczego? Bo nawet jeśli jest konkurencja, dobrą reklamą, chwytliwą, nawet niekoniecznie w ramach pewnego kodu kulturowego danego społeczeństwa, które na temat informacji, którego chcesz pozyskać jak największą wiedzę, może spowodować, że trafisz do klienta. Co ci się uda uzyskać? Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, a nawet jak zaczniesz składać coraz więcej informacji, to okaże się, że powiązania rodzinne, kto z kim pracuje, w jakiej firmie i teraz najlepsze. Po tych zakupach będziesz mógł tą osobę bardzo dobrze sobie sprofilować. Dalej nie wiesz, o co chodzi? To odpal polski internet, poczytaj sobie, a potem życzę ci spokojnego snu.